Dzień dobry, dzień dobry. Zawsze mnie koił Szymon Odwieczny Chwal, jak mawiał Adaś Mioczyński w Dniu Świra, więc stwierdziłem, że to będzie takie dobre miejsce, żeby przy tych odwiecznych falach rozpocząć dzisiejszego vloga. Jesteśmy na plaży, czekamy na stolara, on tutaj będzie robił taki pewien challenge i to jest chyba ostatni znany mi punkt tego dnia, dlatego że potem chłopaki mają wolne, spróbujemy ich połapać, może gdzieś w hotelu, może gdzieś na mieście. Nie mam pojęcia, jak ten dzień będzie wyglądał, ale serdecznie na niego zapraszam. Zacznijmy go wspólnie, jedziemy! Lachu, dziękuję za nominację do Uniforia Challenge. Nominuję następne osoby do otrzymania piłki 3 sekundy na głowie. Łukasz Saraski, Kafu, Kuba Jeleński. Ty no nie mów, że naprawdę to zrobiłeś. Kubuś, wierzę w to, że ci się uda. Ładnie, więc podejrzewam, że ten challenge może być przynajmniej śmiesznie. Mam nadzieję, że może ci pomoże. No i było! Dobra, słuchajcie, starczy już tej żenady i kompromitacji. Zdecydowanie pewnie czujesz się w ręku z kamerą, aniżeli z piłką. W takim razie od teraz łapy już tylko za kamerę. No i spróbujemy poszukać naszych piłkarzy. Może akurat trafimy na kogoś, kto swój czas wolny spędza właśnie tutaj. Pokażemy wam trochę, jak dni takie jak ten wyglądają w Belek. Jedni wolą planszówki. A, pojechałem. Nie chcę tego. No i bulisz mi mordo, no. Boisko treningowe. No a jak? Trybuny zachodnie, ktoś ma? Nie ma nikogo. No to ja kupuję, czekaj. 3, 4, 5, 6, dom. Nie no, 6. Dobra, przeszło. O. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie weź sobie ubezpieczenia. Weź sobie ubezpieczenia. U siebie na rewirze. Zdobywasz dla klubu nowego sponsora, otrzymujesz 150. Nie? Drudzy elektronikę. Siema, że widzę, że telefon jest grany. Siema, no. Wolny czas trzeba jakoś spędzić. A w co ciśniesz? W taką gierkę tam. Jowel Legend chyba bodajże się nazywa. Taka strategiczna, można powiedzieć, że trzeba takie kwadraciki, jakby diamenty zbierać do trójek i tam czwórek ewentualnie i zdobywać tam takie questy, że tak powiem. Mówisz, że trzymasz jakieś takie gry ulubione na telefon? No, właśnie to jest jedna z nich. Druga to jest taka, myślę, znana dla młodzieży. Hill Climb Racing, tam się takimi samochodami jeździ po górach i takie rzeczy. I trzecia to tam w wolnym czasie, jak tam gdzieś spaceruję sobie czy coś, to sobie lubię pozbierać Pokémony. Zauważyliśmy też, że często pytacie nosu Williama Remiego. Więc Willy Boya specjalnie dla was postanowiła dorwać Magda. William, je voté notre Digimon, une question, parce que notre fans, notre supporter, aime très bien, je pense, parce qu'il pose beaucoup de questions. Où tu es, pourquoi nous ne pouvons pas te montrer, etc. Parce que pourquoi nous montre toute l'équipe sans toi. Sauf moi. Non, c'est pas vrai, absolument, parce que tu joues beaucoup sur le terrain, etc. Mais je veux te demander à quel jeu tu aimes jouer. Par exemple, FIFA, est-ce que tu joues au FIFA ou tu fais quelque chose Tu joues au bowling. Le bowling. C'est quoi? Bowling. Bowling? Yeah. Ah, ok. Côté de chez moi, il y a un truc de bowling. Avec tes amis? Ouais, des fois je vais même tout seul. Okay. Et à PlayStation, je joue à FIFA, NBA, Call of Duty. Et tu as une console pour jouer? Ouais, PlayStation 4. Chez toi? Pytaliście o Williego, my odpowiedzieliśmy, no i teraz chyba przyszła pora, żeby zmierzyć się z tymi pytaniami, które zapowiedzieliśmy już dawno. Obiecywaliśmy wam już tego Q&A wystarczająco długo, więc jako że koniec obozu zbliża się wielkimi krokami, wypada chyba obietnicę zrealizować. Bez zbędnych przedłużeń zaczynamy od pierwszego pytania. Może to bardziej sugestia, może odpowiecie, czy zrobicie może jakieś krótkie 5-10-minutowe wywiady z młodymi piłkarzami, takimi jak Niski, Cielemęcki, Mosur, Karbownik. Pozdrawiam. My również pozdrawiamy. Myślę, że na pewno je zrobimy. To, że nie ma tego tutaj, to też wynika z tego, że mamy dość ograniczoną liczbę czasu, jeżeli chodzi o przygotowanie materiałów. Skupiamy się głównie na vlogu, tak żeby pokazać wam jak najbardziej od kuchni wszystkie zagadnienia związane z obozem, ale na pewno na rozmowy z młodszymi piłkarzami, czy w ogóle też z innymi piłkarzami Legii z pewnością przyjdzie jeszcze czas.
Czy skład, w którym Legia zagrała w ostatnich sparingach, to będzie nowa podstawowa jedenastka? No to wydaje mi się, że pytanie bardziej do trenera Aleksandra Wukowicza, natomiast ja bym takich dalekosiężnych wniosków nie wyciągał z tych sparingów. Wiadomo, że szkoleniowiec tutaj próbuje różnych rozwiązań i myślę, że z doświadczenia starsi kibice też o tym wiedzą na pewno. No, te składy się jeszcze będą wielokrotnie zmieniały i tak naprawdę Legię podstawową to poznamy najpewniej po zakończeniu okienka transferowego. Czy Ewa, nasza kucharka, ma wpływ na całościowe menu drużyny, czy hotel jest w tym wyspecjalizowany? Ewa na zgrupowaniu w Belek była przez kilka dni. Ona, że tak powiem, wizytowała tę kuchnię i miała tam bezpośredniego udziału w gotowaniu posiłków. I bardziej Ewa starała się nakreślić to, co hotel powinien gotować. Natomiast my też korzystamy z tego menu dostępnego ogólnie dla hotelu. To nie jest tak, że piłkarze mają wyspecjalizowane jedzenie tylko dla siebie. Wszyscy goście mogą z niego korzystać. Natomiast no wiadomo, że zawodnicy do takich rzeczy jak słodycze, lody i tak dalej dostępu nie mają, albo mają go bardzo, to bardzo ograniczony. Tutaj Wojtek Zepp, nasz dietetyk, czuwa nad tym, żeby absolutnie cała dieta naszych zawodników była jak najlepiej strzeżona i Ewa nad tym czuwała na samym początku. Hotel natomiast sam w sobie również jest na to bardzo dobrze przygotowany. Kto na zgrupowaniu mieszka z kim w pokoju? Tutaj musicie przyznać, że wszystkiego nie wiem, natomiast tak z obserwacji na pewno mogę wam powiedzieć, że Radek Majecki mieszka w pokoju z Kacprem Kostorzem, tak idąc dalej składem to Marko Weszowicz oczywiście z Domagojem Antoliciem, Jędza razem ze Stolarem, Mateusz Wieteska mieszka razem z Wojtkiem Muzykiem, Luis Hosza, o ile się nie mylę, mieszka z Cafu. Druga grupa to jest Andry Martinsz, który mieszka z Lukiniaszem. Tutaj w tej portugalskiej grupie mogą się trochę pomylić, ale wydaje mi się, że jednak jest tak jak mówię. Na prawym skrzydle mamy Pawła Wszołka. Wszołuj mieszka w pokoju bodajże z Praszelem. Radek Cierzniak na pewno mieszka w pokoju z Igorem Lewczukiem. Z młodszych to Ariel Mosur z całą pewnością trzyma się tam z Nikodemem Niskim. Oni we dwóch mieszkają razem w pokoju. Jose Kanty z Niakiem Mastizem. Także tutaj bardzo często piłkarze dobierają się podobnym wiekiem albo też oczywiście podobnym językiem. Ile czasu zajmuje ci zrobienie 15-minutowego vloga? Czy piłkarze i sztab są już przyzwyczajeni do kamery, czy jeszcze ich to denerwuje? To nie jest pytanie tylko do mnie, dlatego że to nie ja robię tego vloga sam. To, że tutaj mnie widać od czasu do czasu, to jest tylko część tego. Największy wpływ na montowanie naszego vloga ma Tomek, siedzący tam z tyłu, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. I tak naprawdę vlog montowany jest przez cały dzień. Zaczynamy rano, wychodzimy z kamerą, łapiemy materiały, potem przychodzimy do pokoju, zgrywamy je. Mamy tak naprawdę czas tylko na to, żeby zjeść posiłek, potem montowane jest to dalej, drugi trening, kolejny materiał, zgrywanie. Więc tak naprawdę montowanie vloga zajmuje Tomkowi cały dzień, łapanie materiałów to też jest cały dzień, dlatego że staramy się być z kamerą wszędzie, tak aby no nie przegapić niczego i potem móc z tych materiałów sobie wybierać. A czy piłkarze i sztab są już przyzwyczajeni do kamery, czy jeszcze ich to denerwuje? Wydaje mi się, że są przyzwyczajeni, natomiast wiadomo, że w trakcie no już tak długiego obozu, jaki jest tutaj, no to czasem zdarza się jednak, że widać już po chłopakach, że są tą obecnością kamery zmęczeni. Ja też się im specjalnie nie dziwię, dlatego też staramy się zawsze wypośrodkować, tak? No żeby po prostu z tą kamerą nie wchodzić tam, gdzie nie powinniśmy. Wydaje mi się, że już przez te wszystkie obozy, kiedy tutaj to kręcimy, trochę się tego nauczyliśmy. I wbrew pozorom to nie jest proste zadanie, żeby pokazać wam takie największe mięso, którego wszyscy oczekujecie, ale też dać chłopakom czy sztabowi odrobinę oddechu. Czy czujniki na stopach, te rekomendowane przez Wengera, pokazują jednostkową siłę oraz powierzchnię nacisku na podłoże? Czy macie system pokazujący ciśnienie krwi? My korzystamy głównie z GPS-u, o tym doktor wspominał w poprzednim vlogu. GPS i mamy taki system jak Running Imbalance, czyli to nacisk na stopę, to podejrzewam, że chodzi o to, o ten właśnie Running Imbalance. Running Imbalance to jest coś takiego, że doktorzy, sztab zajmujący się przygotowaniem fizycznym mierzą to, w jaki sposób zawodnicy stawiają kroki na boisku. Przy prędkości bodajże powyżej 12 km na godzinę jest tak, że odczuwalne jest, czy jedna stopa jest jakoś bardziej eksponowana, czy nie. Tam różnica pomiędzy stopami może wahać się od 1 do 5% i póki co wszystkie te różnice właśnie w takich wartościach się normują. Jeżeli to coś jest więcej, powiedz tych 5%, to oznacza, że zawodnik może mieć problem z jakąś nogą czy też stopą urazem i wtedy trzeba to oczywiście jak najbardziej monitorować. Ile materiału dziennie nagrywacie? No, minutowo, tak jak wspomniałem, ciężko to określić. Wydaje mi się, że nam to wychodzi dziennie od 30 do 40 minut, ale że nagrywamy w różnych rozdzielczościach. Czasami nagrywamy w 4K, czasami w 25, czasami w 50 klatkach. To tego materiału jest od 25 do 30 GB dziennie mniej więcej. Wszystko to staramy się trzymać, żeby potem ewentualnie na koniec obozu jeszcze móc z tego skorzystać. Także pojemność komputera musi być tutaj naprawdę bardzo duża. Czy piłkarze odpisują na DM-y na Instagramie? Zależy od chłopaków. Nie chcę tutaj mówić, że wszyscy odpisują, dlatego że część nie. Część na pewno tak. To jest wszystko bardzo indywidualna sprawa. Natomiast zachęcam też do tego, żeby no nie bombardować chłopaków tymi DM-ami, dlatego że im więcej ich będzie, jeżeli teraz bym powiedział, że tak, że odpisują i wszyscy by się na to rzucili, no to podejrzewam, że nikt odpowiedzi zwrotnej by nie dostał. Natomiast sądzę, że do każdego z nich prędzej czy później da się dobić. Ja też pamiętam, że jeszcze jako kibic pisałem kiedyś do Kuby Żyniczaka. Odpisał mi co prawda po paru miesiącach, ale byłem z tego powodu strasznie szczęśliwy. Kuba z tego miejsca, rzecz jasna, serdecznie pozdrawiam.
Szeroka drużyna, czy może walka o miejsce w składzie? No, kolejne pytanie do trenera Nikolicie tak naprawdę, natomiast wydaje mi się, że w kwestii tego, jak drużyna jest szeroka, no to celem samym w sobie jest to, żeby mieć po pierwsze dobrą jedenastkę, a po drugie szeroko ławkę i ta ławka również cały czas musi być wzmacniana, a że trener Wukowicz jest bardzo sprawiedliwy, no to z tych piłkarzy korzysta z takimi dużymi roszadami. Myślę, że tutaj na obozie nikt nie może powiedzieć, że jest odstawiony, że nie gra, że nie dostaje szans, więc akurat jeżeli chodzi o ten balans pomiędzy walką w składzie, a też budowaniem tej szerokiej drużyny, no to na pewno trener Wuko spisuje się tutaj jako taki sędzia sprawiedliwy w 100%. Czy ktoś z klubu piłka czy sztab ma kontakt z Nikoliciem? Ma i myślę, że tutaj jest cała większość drużyny, która z Nemanią się jeszcze trzymają. Naturalnie, no wiecie, że w piłce nożnej parę miesięcy, a parę lat, co dopiero, to stanowi ogromną różnicę i tak naprawdę cała epoka mija w trakcie jednego, dwóch sezonów. Natomiast ilekroć Niko odwiedza Łazienkowską, jest bardzo serdecznie witany. On też pamięta nie tylko piłkarzy, z którymi grał, ale sztab. Pamiętam, że kiedy przyjechaliśmy tutaj, to z panem Rzymkiem, naszym kitmenem się serdecznie ściskał, ale także z chłopakami z mediów. Także muszę wam powiedzieć, że piłkarze, którzy opuszczają Legię i mają ją w sercu, tak jak właśnie Niko, no każdego pracownika klubu, z którym mieli okazję współpracować, bardzo dobrze pamiętają i ten kontakt nadal jest utrzymywany przy okazji jakichś spotkań. Jakiej drużyny w Ekstraklasie się najbardziej obawiacie? Kto wam może popsuć krwi w drodze o Mistrzostwo Polski? No, to pytanie, na które nie jestem w stanie odpowiedzieć. Ja mogę powiedzieć o jakichś swoich prywatnych obawach, natomiast zeszły sezon pokazał, że no, Ekstraklasa potrafi być zupełnie nieprzewidywalna, więc tutaj trzeba byłoby pytać się trenera Wukowicza czy chłopaków, ale wydaje mi się, że odpowiem na to tak, jak oni by najprawdopodobniej odpowiedzieli, że Legia musi obawiać się najbardziej samej siebie, że taki potencjał drużyny, jaki mamy my, takiego nie ma nigdy w Ekstraklasie, więc jeżeli wszystko tutaj z chłopakami będzie w porządku, no to Mistrzostwo Polski również powinno być dla nas sprawą jak najbardziej w zasięgu ręki. Czy za logowanie się na Legia.com trzeba zapłacić? Nie, absolutnie. Po prostu podajecie maila, podajecie login i zupełnie za darmo korzystacie ze wszystkich materiałów przedpremierowo. Macie też z tego inne profity, także serdecznie do tego logowania zachęcam. Trwa to minutę i żadnych kosztów z tego tytułu się nie ponosi. Kto w obecnej chwili najbardziej zaskakuje trenera Wukowicza? Oczywiście bardzo wysoką formą. No znów pytanie do Wuko. Ja mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy, patrząc tylko gdzieś tam z pozycji takiego laika stojącego przy linii bocznej boiska, to sądzę, że Luis Kosza zrobił tutaj na zgrupowanie ogromny postęp. Też nie chciałbym tutaj krzywdzić jakichś chłopaków, dlatego że tak jak wspominałem, no z racji tego, że my biegamy z kamerami, no to też nie zawsze wszystko widać. Natomiast tak jak przyglądałem się sparingom, też takiemu progresowi, no to wydaje mi się, że na pewno Luis jest piłkarzem, który to zgrupowanie miał bardzo, bardzo udane. Czy najbardziej udane? Tego nie wiem, bo nie chcę tutaj, tak jak powiedziałem, nikogo skrzywdzić. Natomiast jeżeli chodzi o taki pierwszy strzał, który przychodzi mi do głowy, no to właśnie na pewno Luis Kosza. Myślę, że on na zgrupowaniu sprawuje się znakomicie i mam nadzieję, że potem powtórzy to w lidze. Czy Mateusz Cholewiak będzie grał na ataku czy w obronie? Na to pytanie trener również już odpowiedział. Wspominał o tym, że Mateusz Cholewiak z Legii został ściągnięty właśnie po to, żeby grać na skrzydle, czasem wspierać atak i powiedział sam trener, że zaskoczony jest tymi plotkami, że Mateusz miałby wracać do obrony. On czegoś takiego nie planował. Czy Legia planuje jeszcze jakieś transfery? Z rozmów z dyrektorem i z tego, co możemy zdradzić, to też pokazywaliśmy w naszym vlogu wcześniej, no Radosław Kucharski zapowiedział, że jeszcze planujemy ściągnąć napastnika i kibiców zamierzamy zaskoczyć, więc ja trzymam za słowo naszego dyrektora sportowego. Kiedy Wamara Sonego powróci do treningów z drużyną? Wydaje mi się, że jak najszybciej, że już luty powinien być miesiącem, kiedy Wamara wróci na boisko. Nie ma już problemów z poruszaniem się, z chodzeniem. Ostatnio, kiedy widzieliśmy się jeszcze przed wlotem na zgrupowanie w BL, wspominał o tym, że no już jest w stanie powoli sobie truchtać, za moment zaczną się jakieś ćwiczenia z piłką, więc sądzę, że luty będzie takim miesiącem, kiedy Wamara już wróci do poważnej piłki. Czy zgrupowanie w Belek jest ostatnim przed rundą wiosenną, czy będzie jeszcze jakieś? Nie, no my tak naprawdę wracamy teraz do domu, piłkarze dostaną pewnie dzień, dwa wolnego odpoczynku i wracamy już do treningów na Łazienkowskiej, dlatego że liga zbliża się wielkimi krokami. Kto według Wuko jest najcenniejszym piłkarzem? No znów pytanie bardzo skomplikowane, na które również nie podejmuje się udzielić odpowiedzi. Trener Wukowicz pewnie również na nie odpowiedzi nie udzieli, dlatego że to jest trochę tak, jakby pytać ojca, którego ze swoich dzieci, które ze swoich dzieci kocha najbardziej. Stąd na pewno najcenniejszego piłkarza u trenera Wuko nie będzie. Natomiast jeżeli macie pytania bezpośrednio do trenera, na które ja tutaj no, nie odważyłbym się nawet odpowiadać, będzie szerokie podsumowanie na Legia.com. Zachęcam was już teraz, nasi redakcyjni koledzy z całą pewnością je przygotują i podadzą trenerowi te najbardziej nurtujące was pytania. Także śledźcie Legia.com, bo to podsumowanie z trenerem na pewno będzie takie bardzo, to bardzo mięsiste. Z kim będą kolejne sparingi? No gramy jeszcze, słuchajcie, jeden sparing z Wisłą Płock, a więc będziemy go grali już po powrocie do Warszawy. W Belek właśnie ten cykl sparingowy zakończyliśmy i więc tak naprawdę Wisła to już będzie taka próba generalna przed startem Ekstraklasy. Czy trener Wukowicz ma już start jedenastki w głowie?
Nie wiem, natomiast sądzę, że jeszcze nie. Jeszcze trwa zgrupowanie, trwają treningi, więc na pewno ci piłkarze, którzy wbiegną potem na mecz z UKS-em, no to będzie grupa, która może nas trochę zaskoczyć, a szkoleniowiec na pewno jeszcze daje każdemu z chłopaków szansę, żeby i formą na obozie, i formą potem w Warszawie przekonać go, że warto na nich stawiać. Który z obecnych piłkarzy Legii dba najbardziej o aklimatyzację nowych piłkarzy w drużynie? Myślę, że tutaj jest paru takich zawodników. Po pierwsze kapitan Artur Jędrzejczyk, on zawsze wskazuje drogę tym, którzy do zespołu wchodzą. Młodzi chłopaki wspominają o tym, przepraszam, że Radek Cierniak to jest taka osoba, która zawsze trzyma ich gdzieś taką ojcowską ręką, która wskazuje im tę drogę, ale też trener Wukowicz, raz, że on wie, jaka jest trudna rola młodego piłkarza wchodzącego do szatni, więc on jako asystent bardzo często ich wprowadzał, o tym też nie zapomina. Igor Lewczuk, co ciekawe, mimo tego, że Igora jakoś szczególnie w naszych materiałach nie zawsze widać, on jest taki bardziej skryty, raczej stara się więcej robić niż ma mówić. No dla tych młodych chłopaków, czy w ogóle dla nowych kolegów zawsze jest osobą, która poda im pomocną dłoń w wejściu do zespołu. Mam nadzieję, że żadnego z piłkarzy nie pominąłem, natomiast to są takie moje prywatne obserwacje i to, co wywnioskowałem z rozmów właśnie z młodszymi chłopakami, którzy wchodzą teraz do ekipy. Czy młodzież będzie odgrywać większą rolę na boisku niż do tej pory? Kolejne pytanie do trenera Buko, ale myślę, że zdecydowanie tak, że filozofia klubu jest taka, że jeżeli nawet spojrzycie sobie na te transfery, no to one są zbudowane przede wszystkim na młodych chłopakach. Mamy też znakomitą, talentowaną młodzież. Jest Radek Majewski, tak Karbo w pierwszym składzie, którzy tak naprawdę mimo bardzo młodego wieku stanowią o sile tej drużyny, więc z całą pewnością Legia idzie coraz bardziej w taką stronę, żeby być tą drużyną jak najbardziej młodzieżową. I jakie są plany na Piotrka Pyrdoła? Ja dałbym mu na pewno spokojnie czas na to, żeby on się tutaj zaklimatyzował. Myślę, że żadnej presji na jego barki nakładać nie trzeba. Trener Wukowicz również o tym powtarza. On do każdego tego nowego transferu podchodzi spokojnie i zwłaszcza od tych młodych chłopaków, którzy tutaj dopiero wdrażają się do naszej drużyny, jakichś cudów i wielkich rzeczy od razu nie musimy wymagać. Dajmy im czas spokojnie i myślę, że oni za to zaufanie na pewno się odpłacą. I słuchajcie, to już było ostatnie pytanie z naszego Q&A. Bardzo serdecznie za wszystkie dziękuję. Zachęcam do tego, żebyście zadawali je jeszcze na YouTubie. Na pewno będziemy starali się na nie odpowiadać. No i co, jako że koniec vloga jest niebawem, to jeszcze śledźcie ostatnie odcinki razem z nami, bo już Warszawa czeka na nas bardzo, ale to bardzo niedługo. Ja szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać powrotu do domu. Chłopaki myślę, że nie mogą się doczekać powrotu do domu również, a jako że Ekstraklasa już niebawem, no to na pewno zobaczymy się wkrótce na ekstraklasowych boiskach. Z tymi boiskami Ekstraklasy to się trochę pospieszyłem, dlatego że przecież zobaczymy się jeszcze, no to znaczy mam nadzieję, że zobaczymy przy okazji naszego ostatniego odcinka. Podsumowanie, wielki finał tego, co działo się w Belek. Już teraz serdecznie Was na to zapraszam. No i cóż, przypominam o logowaniu się na stronę, subskrypcjach, łapkach w górę i widzimy się po raz ostatni już z Turcji jutro. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, trzymajcie się, cześć!